jesteśmy w naszym ogrodzie klasztornym, pięknym, pięknącym, pięknie wykoszonym przez ojca Kryspina. Ogród w Biblii jest czymś bardzo ważnym. Ogród w Biblii oznacza, zawsze przypomina raj, czyli miejsce przebywania z Bogiem, w ogóle ogród. I w Biblii, i w różnych innych kulturach to jakieś takie miejsce boskie, miejsce, gdzie mieszkają bóstwa, miejsca harmonii, ładu, także nieśmiertelności. Takie jest znaczenie ogrodu. I w ogrodzie także następuje spotkanie Jezusa i Marii Magdaleny, gdy ona spotyka go, gdy widzi go zmartwychwstałego. To dzieje się właśnie w ogrodzie. Czy to coś dla nas szczególnego znaczy? Wszedłem kiedyś w posiadanie takiej książki Światło Dnia Trzeciego księdza Mariusza Rosika Wrocławskiego, biblisty. I on w tej książce opisuje, porównuje niejako dwa ogrodowe wydarzenia. Wydarzenie, które dzieje się w rajskim ogrodzie, tam, gdzie człowiek zostaje umieszczony po stworzeniu, ale gdzie też dokonuje się pierwszy grzech i gdzie Bóg szuka człowieka. Porównuje to do tego spotkania Marii Magdaleny z Jezusem zmartwychwstałym. Dziwne? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak. I że jakieś takie naciągane i na siłę. Ale jeśli dobrze wczytać się w te teksty, to rzeczywiście można tam dostrzec bardzo, bardzo konkretne podobieństwa. Tak jak powiedzieliśmy, jedno, drugie spotkanie następuje w ogrodzie, bo grób, w którym pochowano Jezusa, znajduje się w ogrodzie. Ogród rajski uprawia Bóg. Księga Rodzaju pokazuje Boga jako tego, który zasadził tam drzewa, tego, który jest twórcą i panem tego ogrodu. A Maria Magdalena, gdy słyszy Jezusa, gdy patrzy na niego tak kątem oka trochę, to myśli, że to ogrodnik. I pyta go: jeśli ty go położyłeś, to powiedz, co go przyniosę. Widzi w nim ogrodnika. Bóg ogrodnik, Jezus ogrodnik. Co dalej? Wejścia do ogrodu rajskiego broni dwóch aniołów, dwóch cherubów z mieczami, którzy nie pozwalają na to, by człowiek mógł tam wejść. W Ewangelii Jana dwóch aniołów spotyka Maria Magdalena w grobie. Widzi ich w grobie Jezusa. Ale to, co chyba najważniejsze, Bóg w Księdze Rodzaju szuka człowieka, szuka Adama, pyta się: Adamie, gdzie jesteś? Woła go po imieniu. A w Ewangelii świętego Jana Jezus zwraca się do Marii Magdaleny: Mario. Do Marii, która szuka Jezusa. I dopiero ona wtedy go rozpoznaje. Z jednej strony odwrócenie ról. W Księdze Rodzaju to Bóg szuka człowieka. Tutaj Maria Magdalena, człowiek, szuka Syna Bożego. Ale to wezwanie po imieniu ostatecznie pozwala na to spotkanie. To wezwanie po imieniu do Adama, który ukrywa się w tych zaroślach, do Marii Magdaleny, która nie ukrywa się, ale również jakby nie może rozpoznać, nie może to spotkanie nastąpić. On ją woła po imieniu i ona wtedy go rozpoznaje. Piękna scena, piękne podobieństwo, niesamowicie głęboka analiza księdza Rosika. Ale co to właściwie ma dla nas za znaczenie? To podobieństwo, to analogia pokazuje nam, że zmartwychwstanie prowadzi do nowego człowieka. Że wiara prowadzi do tego, by stać się nowym człowiekiem. By to nasze człowieczeństwo zostało odnowione. System komunistyczny, system radziecki chciał stworzyć nowego człowieka. Człowieka, który będzie inaczej myślał. Całe szczęście mu się to nie udało. Ale Bóg naprawdę chce człowieka odnowić. Tego człowieka zranionego przez grzech i skutki grzechu zmartwychwstanie ma odnowić.
Jeśli dobrze się wczytamy w ten tekst Ewangelii Świętego Jana, to Maria stoi i płacze przodem do grobu. Słyszy Jezusa, widzi gdzieś tam kątem oka, odwraca się do Niego, ale tak tylko właściwie ogląda się i myśli, że to jest ogrodnik. Dopiero gdy on mówi Mario, ona odwraca się tyłem do grobu, a przodem do Jezusa. I dopiero wtedy Go rozpoznaje, mówi do Niego: Rabuni. Ale to jest, chodzi o pewien obrót o 180 stopni w życiu. Odwrócenie się od grobu, od tego, co martwi, od tego, co grzeszne, do Jezusa, który daje życie. To jest właśnie odnowienie się tego człowieczeństwa. Mamy stać się nowym człowiekiem. Nasze świętowanie zmartwychwstania, nasze przeżywanie okresu wielkanocnego, nasz udział w liturgii ma nas odnowić. Przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania, w sakramencie Eucharystii stajemy się podobni do Jezusa. Odzyskujemy to podobieństwo, które gdzieś grzech nam zabiera, przynajmniej nadwyręża. Jeśli jeszcze nie zatroszczyłeś, nie zatroszczyłaś się o spowiedź wielkanocną, o Komunię Świętą, to zrób to koniecznie jak najszybciej. Zbliża się także uroczystość zesłania Ducha Świętego. I to Duch Święty jest tym, który człowieka odnawia. I może warto już teraz rozpocząć modlitwę do Ducha Świętego. Za kilka dni będziemy modlili się nowenną o to, by te Jego dary duchowe nas odnowiły. Może zwłaszcza prośmy o dar pobożności, takiej prawdziwej, takiej żywej religijności, która sprawia, że stajemy się inni, że udział w liturgii, jak to mówi się w teologii wschodniej, nas przebóstwia, odnawia, że stajemy się bardziej podobni do Pana Boga. Niech to się dzieje. Do zobaczenia.